Cześć, to mój pierwszy unboxing, nie wiem jak będzie, bo nigdy tego nie robiłem, ale przedmiotem są handguard, czyli osłony na dłonie firmy Akrebis, model X-Tarmac. Jest to pomysł, który za mną chodził od kilku lat. Wziął się stąd, że często wracam z dalekich tras w październiku czy w listopadzie. Jest mi po prostu zimno. Nie lubię ogrzewanych manetek i szukałem alternatywy dla tego, żeby tych ogrzewanych manetek nie kupować. Mój plan jest taki. Na co dzień będę jeździł z tym elementem, a ten fragment będę sobie domontowywał tylko wtedy, kiedy będzie pogoda nieodpowiednia. Pudełko jest mega solidne. Bardzo fajnie zadrukowane. Otwieram jak pudełko od butów. Bardzo to jest wszystko ładne. No i w środku to wygląda też bardzo, bardzo solidnie. I teraz tak, mamy handguard lewy. Wydaje się to być w ogóle bardzo duże. Nie wiem jak to będzie gabarytowo wyglądało w motocyklu, ale wyobrażam sobie, że tutaj wchodzi kierownica, więc moja ręka jest mniej więcej tutaj, lewa, więc możecie sobie zobaczyć jaki tutaj jest duży dystans. No ale oczywiście musimy tu zmieścić klamkę sprzęgła. Tylko tutaj mamy prawą stronę. Bardzo pięknie wszystko działa. Tutaj jest jakiś warning. Używaj na własną odpowiedzialność, bla, bla, bla. Tutaj mamy mounting kit, czyli zestaw mocujący. Naprawdę świetnie jest to wszystko spakowane, bardzo mi się to podoba. Mamy naklejkę. Brzmi taka strasznie, ale jest. Jak ktoś lubi, ja osobiście lubię naklejki. Mamy nasz mounting kit, czyli mamy śruby. Razy dwa. Kotwice, które wchodzą w kierownicę i tu są te elementy, które będą się kręcały i tu są dwie różne średnice, więc rozsuną nam ten element, otworzą go, on się zablokuje w kierownicy i całość powinna pozostać. Szczerze mówiąc, nie wiem co to jest. Wygląda jak ciężarek. Trzy mamy zestawy, bo jest sześć, czyli mamy cienki, średni, całkiem gruby ten ciężarek i tutaj mamy paran. I jeszcze raz wkrętki. No, okej, tak wygląda cały zestaw, całkiem porządnie, fajnie wszystko wykonane. Aha, tu jest jeszcze taka kwestia, że można ten element będzie wciągnąć w razie czego, żeby tą osłonę przed wiatrem mieć mniejszą. Tutaj jest jedna śrubka i to wychodzi w bok. No i tyle. Trzeba to zamontować. A to jest Yamaha Fazer FZ1 2007 rok. Mówię o tym dlatego, że istotne może być to w kwestii zamontowania, bo pewnie w każdym motocyklu jest inaczej. U mnie wygląda to tak, że wykręcam ten oryginalny ciężarek. Tutaj mamy to takie puste miejsce, które wypełni właśnie jedna z tych nakładek, czyli w mojej sytuacji będzie to ta najgrubsza. Natomiast jeszcze w środku mam gwint, taki duży gwint, w który wkręcony był oryginalny ciężarek. Prawdopodobnie jest możliwość wybicia go stamtąd, natomiast ja tego robić nie będę, ponieważ ten kołek rozporowy, który tutaj mamy w zestawie montażowym, i tak nam się rozeprze po prostu w tym gwincie. Tak ładnie będzie tutaj sobie siedział i nie będzie to stanowiło problemu. Wejdzie nam do środka, do samego brzegu kierownicy, na to ciężarek, na to ten ogromny handbar. Teraz tak, tutaj tak jak mówiłem, były dwie opcje w zależności od tego, jaką średnicę ma nasza kierownica. Mnie interesuje ten mniejszy. To musi być całe złożone, bo jakbym tą śrubę wyjął, żeby włożyć handbara i próbował włożyć z powrotem, to byłaby duża szansa, że to by mi wypadło w kierownicę i bym był bardzo nieszczęśliwy. Czyli w takim składzie, jaki nas interesuje. Biorę handbara, najgrubszy ciężarek, rozpórkę, cienką końcówkę, wkręcam śrubę delikatnie. To w zasadzie wszystko. Handbar zamontowany. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z przodu. No i analogicznie druga strona będzie wyglądała tak samo. Tak to wygląda, moi drodzy, zamontowane. Większej perspektywy na ten moment Wam nie jestem w stanie pokazać. No i mam pełną osłonę przed wiatrem. Teraz Wam zademonstruję mój zamysł, bo chodzi o to, żeby nie jeździć z tym zawsze, jedynie wtedy, kiedy jest już zimno. Jest tutaj taka śruba, tutaj jest nakrętka hamująca, imbus 5. Wykręciłem ją już i w tym momencie mamy
coś takiego, co wygląda jak zwykła osłona klamki. Jest to wykonane z dość mocnego plastiku, jednak plastiku może chronić to jakoś super nie będzie, ale nie jest to już takie duże, nie zabiera aż tyle miejsca. I to zostaje, tego ruszać nie będę. Mi się to podoba, jest to całkiem znośne. Handbary Acrebis uważam, że bardzo dobry pomysł, ponieważ jak wracałem z Turcji przy temperaturach około 10 stopni, to bardzo mi się przydały. Zero wiatru jest na rękach, także to jest bardzo dobra sprawa. Uważam, że przy tym motocyklu wygląda to dość mocno topornie, ale to już jest moje prywatne zdanie. Myślę, że gdyby to było jakieś enduro albo coś większego, tak jak na przykład GS1200, to by się dużo lepiej wszystko sprawdziło. Ale ogólnie super sprawa. Uważam, bardzo fajnie zakrywa, od wiatru chroni. I był to dobry wybór, aczkolwiek na lato na pewno je ściągam, bo naprawdę są toporne. Ja napi***alam film na YouTube, wiesz? Weźcie sobie, obejrzycie filmy na YouTube. I trochę zgłupiałem teraz. Jak to się robi, nie wiem, ale tak wygląda logicznie.